Hejka, hejka. Niedziela, update'ik taki mały, szybki, ekspresowy. Tu już lampa główna zgasła, jeszcze tam lampka doświetlająca za parę minut też zgaśnie. Już się robi ciemno. Niedziela, wieczór. No i jeszcze podmianki nie zrobiłem, chociaż już 3 marca, a co miesiąc robię. Jakoś tak się nie złożyło w ten weekend, nie miałem ani czasu, ani chęci. Chyba zrobię w tygodniu w takim razie. No ale tragedii nie ma, to nie ma co panikować, nie ma co się spieszyć z podmianką. Porobiłem takie testy sobie za to przedpodmiankowe, żeby zobaczyć na tuż przed samą podmianką, jakie wartości tutaj mnie niektóre testy pokażą. No i jak wyszło, to już zaraz pokazuję. Pauza. A, bo dobra, bez pauzy. Tutaj sobie poczytam. To dzisiaj jest 3 marzec, drugi, czyli luty, 24 rok. I to jest tak. 12 to jest GH. KH wyszło, to wszystko JBL-a, jak na razie, kropelkowe. KH wyszło 2. Tak, tutaj mamy FE 005. No jak zwykle u mnie bardzo mało, jak nie 0 to tak. A tutaj, co ciekawe, pokażę teraz, o, PO4. PO4 z oleka. Dlaczego 1 i 0,25? Dwa pomiary. To taka ciekawostka. Już pokazuję. O, właśnie, to jest 1 i 0,25. I o co tu chodzi? Dwa wyniki mi takie wyszły. Oczywiście porównywałem na podstawce z wodą akwariową czystą, ale oj, odwrotnie, to jest o tak. O. To jest nowy test na PO4, kupiony taki w pudełeczku. Nie, ten jest walizkowy, z walizki, a ten jest w pudełeczku. I co się okazuje? Ten w pudełeczku, ja już chyba kiedyś nadmieniałem to, ale to jest taki, jak widać, biały proszek. O, biały proszeczek. O, tak zrobimy, może będzie to można porównać. A tu pudełkowy, widać, jest taki brązowy. Odwrotnie. O, taki proszek, brązowy. Nie wiem, czy wy, który wytrafiliście i miwaliście. Nie wiem, czy ten brązowy, zawsze taki pierwszy walizkowy, tylko miałem brązowy, a zdziwiłem się, że potem kupiłem w pudełku, to jest taki biały. Jest taka różnica między nimi. No i zawsze mierzyłem do tej pory tym walizkowym. I pomiary były albo 0, albo bliskie 0. W tej chwili wyszło, bo ja teraz dolewam, jak nie dodaję PO4, no to mam zawsze 0, ale że suplementuję, no to tam coś mi teraz pokazuje, tak? To jest jakieś 0,25. A to z tego brązowego. A z tego białego, tak, z tego białego pokazuje, to ja to odstawię, pokazuje mi tu na jedynce. I teraz któremu wierzyć? To jest AquaL. I to jest AquaL. Ten jest, teraz pauzuję. Ten jest z walizki, o, z takiego zestawu. Tu był. A ponieważ krople mi się skończyły, więc kupiłem już zestaw taki pudełkowy. To taki był rozlany, bo był, ale no trudno. I tamten biały jest z tym kupiony. Oba robione są na tych samych kropelkach. Może dlatego nie pokrywa się, bo i kropelki się różnią, jak się różni ten pierwszy odczynnik. Nie wiem. Teraz jak to traktować? Jak to traktować? No, na pewno ten jest kompletny z tymi nowymi kropelkami. Ponieważ ja suplementuję, no być może mi to tyle wzrosło,
ale nie wiem, czy te, nowe, czy te z tego pudełkowego testu kropelki mogę stosować do tego starego proszku brązowawego. No, w każdym razie, jak zastosowałem, to mi wynik wyszedł taki trochę inny. Tak, czyli 0,25. Ciekaw jestem, co wy na to. No, na pewno bardziej wiarygodne jest te kropelki stosować z tego samego pudełka, co proszek. No i mam wynik taki. Ale jak to wygląda w rzeczywistości, to nie wiem. No bo tu pokażę historię mojego PO4, to zawsze miałem takie malutkie, a nagle z nowego mam jeden, a z tego przynajmniej samego proszku 0,25 bardziej się bliżej zera pokrywa z tymi. Też tu suplementowałem momentami historycznie z tym starym testem, z tym brązowym proszkiem. No nie wiem, czy on teraz nie zawyża, czy ja po prostu wskutek dolewania. A dolewałem wczoraj PO4, także na pewno nie dzisiaj, nie przed pomiarami. No jest jeden, no to już taka granica, bo sobie tu zrobiłem, że raczej więcej, żeby w akwarium nie zalecane jest. Ale dobra, to tak tytułem wstępu polemiki. Żelazo mówiłem, tak, co jeszcze tutaj mierzyłem? Potas, u mnie jak zwykle Maflora Light wywala potas do wody, trochę jej mi ubyło, bo trochę jest z dna przesiałem. Jak na tuż przed podmianką, teraz jest 20 ppm potasu. No to jest mniej, bo miałem 30-25. Czyli ubyło trochę granulek Maflory Light. No i widać tuż przed podmianką, na koniec okresu. Przed podmianką jest mniej. Czyli ta Maflora jednak coś do wody dorzuca. Jak ją całą odsieję z piasku, być może będzie lepiej. I będę mógł zacząć już nawozić makro, bo w tej chwili nie dodaję makro nic i mimo to jest taki wynik. Tylko dodaję sobie PO4 osobno, żelazo osobno, wapń, magnez. Tam w mineralizatorze, a żadnego, no i mikro trochę dorzucam, ale żadnego makro, w którym jest właśnie między innymi potas, to nie dorzucam. Tym bardziej, że NO3, o tutaj pokażę, ale nie mam z oleka, to według JBL-a wyszło mi 15. NO3 to z olek pewnie by mi pokazał przynajmniej 25, jak nie 30. Bo on zawsze więcej pokazywał. Tu wyszło równe 15. No, o, tutaj sobie zapisałem JBL 15. I jak widać, tutaj zawsze był zolek, 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 wysokie wartości. Tutaj był o zolek przez JBL, zolek przez zawsze zolek wysoko pokazywał. Czyli tu, jeżeli zolek mi pokazywał 30, 50, 50, 50, to tu JBL koło właśnie wartości 30, 20, 25 tak pokazywał. Czyli jeżeli mam 15, to można liczyć, że zolek mógł poniżej 50 na pewno. Jakieś 30, 35 może by pokazywał do 40. No niestety nie mam, nie kupiłem, to nie porównam. No. Także tak to się mniej więcej przedstawiało zawsze. No to tak wyglądają u mnie pomiary przed podmianką. Czy to dobre, czy złe jak na LT? No to wiadomo. NO3 chciałbym mieć trochę jeszcze niższe, do 10. Jeżeli JBL nie zaniża, no to i tak jest fajnie. Bo z olek to by mi pokazał naprawdę dużo. No i zgrubnie tak to by się przedstawiało. pH 6,8,
mierzone elektronicznym miernikiem Arka. Arka to jest firma, nie imię kolegi. Tak. Potas mówiłem, TDS-208. Jak na chwilę przed podmianą, to chyba nie jest jakaś tragedia. Niższy byłby ciekawszy, ale... No i KHGH, no tak mi wyszło w kropelkowych. GH12, KH2. Przy tych parametrach, tak, przed podmianką jeszcze prezentuje się akwarium. O, szkiełka nie doczyściłem, sorry za te kropelki wyschnięte na szkle. Generalnie rośliny sobie dają radę. Nie ma problemu wielkiego, no poza oczywiście tą moją Gold, która już nie jest Gold, to już jest Green. No ale trudno. Muszę ją pod tą lampkę tam wsadzić bardziej bezpośrednio. Być może więcej światła będzie miała, bo to jest żarówka 40 W. No to tak bezpośrednio pod 40 W to może ona będzie miała tam jaśniej niż pod tutaj niecałymi 40 tak rozciągniętymi watami po długości 90 cm. To tam będzie większe natężenie, to widać o po roślinie. Może jak więcej światła dostanie, będzie ciekawiej wyglądała. No, no i dzisiaj już podmianki nie będzie, raczej już coś w tygodniu postaram się chyba z tym zrobić. Zobaczymy. Akwaponika się rozrasta, ale będzie jeszcze tak ostatnio nadmieniałem w poprzednim filmiku. Tutaj będzie mała zmiana w postaci tego trzymadełka. Zostanie wymienione na bardziej indywidualne trzymadełka dla każdej z rośliny, dla każdej rośliny z osobna. Będzie to łatwiejsze w obsłudze, bo takie długie coś, w razie czego wyjąć, to jest nieporęcznie, niewygodnie, kapie długie, poplątane te korzenie, a tak to każda roślina będzie w osobnej doniczce i przywieszona na szybie i każdą łatwo będzie albo przesunąć, albo wyjąć, na chwilę do miski odłożyć, niż z całym takim długim, metrowym prawie wichajstrem się męczyć. O, tutaj też Gold widać, nie radzi sobie, daleko od lampy, ciemno. Chce być żółtawa, ładna, biaława, ale jak widać starsze liście od razu zielenieją. Tutaj to samo. O, i tutaj to samo, mimo że jest wyżej. No CO2 trochę podkręciłem, no to widać tego CO2 idzie troszkę. Tak, tak to mniej więcej wygląda. Ponieważ tą lampkę dostawiłem i troszeczkę lampa jasno też tu świeci, więc więcej światła to i więcej CO2. Chociaż indykator tutaj za wiele nie pokazuje. No taki... Ni to niebieski, ni to zielony, jak to zwykle u mnie. Na pograniczu. No, to LT nie chcę podkręcać więcej, bo nie wiem, czy to jest sens. No ale eksperymentalnie po podmiance może jeszcze podkręcę tych bąbelków więcej. Z samej ciekawości chciałbym zobaczyć, jak akwarium się zachowa, kiedy to będzie już tak wchodziło blisko żółtego. Czy jakieś glonozy mi wyskoczą, czy wręcz przeciwnie, się oczyści jeszcze to akwarium troszeczkę.
No bo takie delikatne, wiadomo, gdzieś tam na roślinach coś tam się znajdzie. O, tutaj na tym kamieniu to sobie tam widać takie o plamki wyjedzone przez babeczki. One tam sobie lubią to skubnąć. Także zobaczymy. Ale to po podmiance zrobi taki eksperyment, żeby zobaczyć, czy większa ilość CO2 służyć będzie temu akwarium, czy nie. No dobra, do niedzielnego update'iku chyba wystarczy. Pewnie zanim to się wgra, YouTube to przerobi, to i tak nikt tego nie obejrzy w niedzielę, tylko dopiero w poniedziałek. Tak więc niedzieli już nie zostało za wiele albo i nic, to udanego tygodnia w takim razie życzę. Hej, pozdrawiam, ale jeszcze spauzuję, może coś mi przyjdzie do głowy. O, do głowy może mi jeszcze nic nie przyszło, ale przypomniało mi się właśnie, że zanabyłem sobie takie cudo. Nowe media. Jak będę otwierał filtr, bo będę chciał przy tej podmiance zobaczyć, jak tam w środku to wygląda, to być może dosypię albo gąbkę tą z samego dna podmienię na te właśnie media. Bo jest to takie ciekawe medium, które słyszałem, że też tutaj są w tym medium już zaaplikowane przez firmę specjalne bakterie. I jestem ciekaw, o jest, medium filtracyjne zasiedlone bakteriami. Specjalnie wyselekcjonowane szczepy, niby. I ma to podnieść efektywność filtracji już w funkcjonujących zbiornikach. Także no ciekaw jestem, czy zauważę jakąś różnicę. Wrzucę do kosza na samo dno zamiast tej grubej gąbki, która jest zaraz po prefiltrze, tym wewnętrznym filtrze. Ponieważ mam gąbkę na zasysie, więc tamta gąbka w sumie może być zastąpiona takim złożem. No, ponieważ jego tutaj jest tylko gdzieś to było koło litra. O, 1000 ml. No to tam dorzucę jeszcze resztek jakiś tam mam innej ceramiki, żeby ten kosz troszeczkę wypełnić. Mam jeszcze troszeczkę gdzieś tam ceramiki, która mi się nie zmieściła. Tam garstkę Matrixa. Mam nową tutaj. Nie wiem, czy to dam się radę dostać. Czy to tu, czy nie tu? Nie, to nie w tej szafce. Przemeblowanie zrobiłem w domu małe, to te szafki mi się pokićkały, która gdzie. No nieważne. Zaraz spauzuję i pokażę. O, tu mam jeszcze tak trochę garstkę w kubku Matrixa. No, garstka więcej nie będzie. Mam jeszcze o takiego tubę porę. Tak leży, czeka na okazję, żeby wrzucić. No i powybieram tych kulek, które tutaj powrzucałem. Też były w filtrze, ale robiłem miejsce na Purigen. No i tak jakoś może koszyk się uzbiera tego wszystkiego. I ostatnia gąbka z koszyków wyleci z filtra i będą same media. Jedyna gąbka, jaka zostanie, to będzie ta w prefiltrze. No i ta tutaj na zasysie filtra. Zobaczymy. Czy to coś dodatnio wpłynie na akwarium, czy nie będzie to zauważalne. No, jest, wrzuci się i zobaczymy, jak te nowe media będą działać. A powiem szczerze, że jak tak się to weźmie do ręki, to to waży. To jest ciężkie. Cięższe od Matrixa, na pewno, chyba wagowo. Matrix to taki prawie jakby kubek był pusty.
to też jest średnią między tym a tym, tak ciężar właściwy można by ocenić, ale to też bardzo ciężkie, przyznam szczerze. A mimo to porowate, a wydawało się, że jak porowate, powinno być lekkie, jak pumeks, ale nie. Jest naprawdę z jakiś ciężar właściwy tej skałki, czy co to jest, nie wiem. Jest na pewno spory, bo to czuć wyraźnie w ręku. No dobra, to już chyba wszystko na tę chwilę z tym Aqua Info niedzielnym. Także niedzielna Aqua Info, Aqua Express, Teleexpress możemy uznać za chyba za zakończone. To dzięki, pozdrawiam. Hej, hej.